Celibat to dobrowolna rezygnacja z życia seksualnego i małżeńskiego, zwykle z powodów religijnych. Incel to połączenie dwóch słów z języka angielskiego, involuntary celibate, czyli mimowolny celibat. My jednak zastanowimy się dziś, dlaczego właściwie słowo incel jest tak często używane jako obelga. Zawsze są to ludzie związani z red pillem, black pillem oraz incelami. Choć o problematyce związanej z incelami powstało dużo materiałów w polskim internecie, to warto się skupić na tym zjawisku w kontekście afery Pandora Gate i dwóch youtuberów, Gargamela i Gonciarza, którzy kojarzeni byli przez polski internet jako naczelni lewacy, ale czy aby na pewno wolnościowe hasła odzwierciedlały ich szczere poglądy? Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka Bez Żartów, gdzie przeanalizujemy sobie poglądy obyczajowo społeczne influencerów, instrumentalnie wykorzystywane w relacjach damsko-męskich. Bo to są raczej tacy chłopcy, którzy się nie wpisują w ten kanon męskości takiej dominującej, agresywnej, pewnej siebie, tylko są raczej tacy nieśmiali, zakompleksieni chłopcy, którzy są cwani w internecie. Incel, czyli żyjący w mimowolnym lub wymuszonym celibacie. Mężczyzna nie uprawiający seksu i nie mający partnerek i często żadnych udanych relacji z kobietami. Nie jest to statystycznie nieistotna garstka. Badania z USA mówią, że ponad 30% mężczyzn i 18% kobiet w wieku studenckim nie miało w zeszłym roku żadnych relacji seksualnych. Dane z roku 2020. Badania jednak nie objęły czasów pandemii, gdy odsetek seksualnie nieaktywnych osób, a i frustracji z całą pewnością wzrósł. Sam termin może oznaczać aż trzy różne rzeczy. Sam fakt wymuszonego celibatu, subkulturę, internetowy żargon zbudowany wokół zjawiska incelstwa, stereotyp mężczyzny incela. W Polsce utożsamiany najczęściej z zapuszczonym wyborcą Konfederacji, pryszczatym kucem, zapatrzonym w Korwina, piwniczakiem uzależnionym od pornografii i internetowego eskapizmu. Według książki Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry Herzyk pod tytułem Przegryw, mężczyzna w pułapce gniewu i samotności, czyli reportażu o polskim środowisku inceli, bycie polskim incelem oznacza, że odniosło się porażkę na polu romantycznym i seksualnym. Zgodnie z manosferyczną nomenklaturą, przegryw to ktoś, kto przegrywa na wielu lub wszystkich życiowych polach. Mieszka z rodzicami, kiepsko zarabia, zwykle pracując fizycznie, pochodzi z dysfunkcyjnej rodziny, cierpi z powodu choroby psychicznej, nie ma znajomych, żyje w izolacji. Ten zestaw, niekoniecznie kompletny, nazywają często Wspaniałą teorię redpillowską, słuchaj, która się nazywa sneaky fucker. I jest to... Sneaky, żeby się wmykać gdzieś, coś tak, takiego. Tak, no? To są ci lewicowi chłopcy. Tak, to są ci lewicowi zaangażowani mężczyźni, którzy są zaangażowani w różnego rodzaju lewicową działalność. Oni stosują strategię reprodukcyjną sneaky fucker, co jak sam słyszysz... No, że starają się przebrać za coś. Brzmi jak poważna teoria naukowa. No. więc oni potrafią to głosić właśnie w taki sposób. Ja nie mówię, że nie ma kolesi na lewicy, którzy udają... Pozdrawiamy polskich youtuberów. Dokładnie. Czym jest sneaky fucker strategy, czyli czym jest bycie podstępnym skór? Termin podstępni skór został ukuty przez biologa ewolucyjnego Johna Maynarda Smitha w celu opisania podporządkowanych sobie samców, którzy wykorzystują okazję do kojarzenia się z samicami, podczas gdy dominujące samce są zajęte gdzie indziej, co prowadzi do ich sukcesu reprodukcyjnego. Kiedy samce o niskim statusie nie mają szans na dotarcie do samic tradycyjnymi drogami, takimi jak walka lub sygnalizowanie swoich umiejętności, mogą próbować bardziej zwodniczych sposobów zdobycia partnerki. Strategia sneaky fuckers jest bardzo powszechna w życiu społeczno-politycznym, czyli niektórzy mówią jedno, a robią coś zupełnie przeciwnego, rozpraszając masy i jednocześnie utrzymując jasny i wysoce korzystny program. Jeśli ktoś śledził naszą twórczość, wypowiedzi Kuby, wielokrotnie się z tego śmialiśmy. Śmialiśmy się z dorosłych mężczyzn wiążących się z nastolatkami. Dla mnie jest to po prostu oznaka jakiejś niedojrzałości emocjonalnej, ogromnej. I Kuba wszedł w taką relację. Kuba najpierw mówił o Laurze jako swojej przyjaciółce, jakoś później zaczął
poinformował mnie o tym, że zaczynają, jakby, że zaczynają się spotykać z... Bo myślę, że kolektywnie jako ludzkość porzuciliśmy jakąkolwiek moralność. Warto się przyjrzeć zachowaniu polskich youtuberów, o których wspomniałem wyżej, którzy, jak się okazało w trakcie wybuchu afery Pandora Gate, jednak nie byli osobami, którym wartości lewicowe przyświecają, a z którymi się publicznie utożsamiali. Gargamel i Gonciarz, propagując hasła wolnościowe i utożsamiając się ze środowiskami LGBT, tak jak w przypadku Gonciarza, można przypuszczać, że robili to instrumentalnie, aniżeli prospołecznie. Można to porównać do koncepcji tak zwanej fasady. Piętra odkrywają swoje prawdziwe kolory, udowadniając, jak nikim jesteście. Macie biedne nastawienie, u fundamentów którego leży fakt, że to wy, jak pieski z wywalonymi językami, hurtowo biegacie za laskami, zwiększając swoje szanse, marząc o tym, by któraś była na tyle albo naiwna, albo pijana, by pozwolić wam się dotknąć. Zrób se kolczyki, tam zrób kolczyki. Zrób się takim Frankensteinem, jak te wszystkie kurwiary, co ich nikt nie kocha w życiu. No się przynajmniej ładnie pokazują na Instagramie. Lajka dostaną. Jakiegoś kurwa frajera, co szuka sobie dupy do poruchania. Według amerykańskiego socjologa Goffmana fasady były to środki wyrazu stosowane celowo lub mimowolnie w trakcie występów. Jest to jeden z dynamicznych aspektów występów jednostek i zespołów dostarczających im definicję sytuacji. Fasada składa się z dekoracji będącej wyposażeniem miejsca, poprzez które jednostka w trakcie swoich występów manipuluje wrażeniami innych, oraz fasady osobistej, na którą składają się powierzchowność jednostki i sposób bycia. Powierzchowność pozwala określić pozycję społeczną jednostki, a sposób bycia rolę, jaką jednostka chce odegrać. No szydera tylko jakby jest upokarzająca, no a upokorzony człowiek jeszcze bardziej obudowuje się swoją ideologią i jeszcze bardziej brnie w ten taki własny blef przed samym sobą. Goffman, hipotetycznie odnosząc się do przypadku Gargamela i Gonciarza, na pewno poruszyłby temat spójności ich fasady, która według niego przyczynia się do sukcesów występu. Relacja ze światem konserwatywnym to jest dla młodych ludzi jak relacja z toksycznym ojcem. Wszyscy dostali w p***, ale jedni się zbuntowali, a drudzy nauczyli się z tym żyć i wdali sobie wmówić, że to jest dla nich dobre. Piotr Siuda, profesor socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, skomentował postępowanie niektórych influencerów w taki oto sposób. Pandora Gate obnażyła hipokryzję i brak autentyczności wielu youtuberów, a to w tej branży grzech śmiertelny. Może to, co się stało, przyniesie większy namysł nad tym, kto właściwie stoi za danym materiałem. Z perspektywy widza może nie warto we wszystko wierzyć, a z perspektywy marki czy reklamodawcy może nie warto od razu współpracować. Czy incelami mogą być też waszym zdaniem osoby ze świata polskiego YouTube'a, influencerzy, czy to kompletnie do nich nie pasuje? Zostaw łapkę w górę, będę też wdzięczny za subskrypcję i zachęcam do polemiki tam na dole w komentarzach i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!